Ja chciałabym Wam zarekomendować książkę Alana Silla, Transformująca obecność. Przeskoczę nad samą postacią autora, niech mówi swoją metodą. Jestem tylko bardzo ciekawa, czy ktokolwiek z Was kiedyś słyszał, widział, czytał tą książkę? Mieliście ją z nią już do czynienia? Nie czeka w Kilka. kolejce do przeczytania. Ale już znasz, tak? Wiesz, że istnieje w ogóle? Tak, tak. Okej, fajnie, bo rzeczywiście ona mi w ręce wpadła zupełnie niedawno temu i ja nie miałam pojęcia o tym, że ona istnieje, a muszę przyznać, że dużo zmieniła w moim życiu i w patrzeniu, więc dlatego tutaj chcę Wam o niej opowiedzieć. Tylko taki króciutki wstęp teoretyczny, żeby sobie uspólnić pewne podstawy. Skąd się w ogóle wzięła ta część transformacyjnego zarządzania czy transformacyjnej obecności? Niejaki James McGregor Burns w latach 70. mniej więcej podzielił zarządzanie na dwie takie części. To było zarządzanie transakcyjne i transformacyjne właśnie. W tym zarządzaniu transakcyjnym mamy do czynienia z tym wszystkim, co do tej pory jest uczone na uczelniach. Możemy o tym bardzo dużo przeczytać i to jest to takie stare zarządzanie, nie? Zarządzanie przez cele, zarządzanie premiami, kijem, marchewką, takie zewnętrzne motywowanie pracownika do spełnienia oczekiwań organizacji, a transformacyjne zarządzanie mówi o tym, że chcemy zmienić sposób myślenia, sposób funkcjonowania, chcemy wpłynąć na to, żeby stworzyć pewien jeden organizm. I tutaj taka zaskakująca, prawda, piramida, czyli piramida Maslowa. Burns mówił o tym, że zarządzanie transakcyjne porusza się tylko po tych pierwszych dwóch poziomach naszych potrzeb, czyli fizjologicznej i potrzeby bezpieczeństwa. Tutaj się umawiamy z pracownikiem, że jak ty nam jakąś robotę wykonasz, to my ci za to zapłacimy, w związku z tym, prawda, najesz się, ubierzesz, nie umrzesz, przy okazji jeszcze ci zapłacimy o czasie i tak dalej. Natomiast zarządzanie transformacyjne wchodzi wyżej. Ono używa pewnych metod zarządzania transakcyjnego, ale idzie jeszcze o dwa stopnie wyżej i tutaj już mówimy o tym, że dbamy o to, aby pracownik i cała organizacja skupiała się też na potrzebach psychologicznych pracownika, na zarządzaniu relacjami, na budowaniu wspólnego organizmu, relacji zaufania, pewnej współzależności, poczucia bycia w dobrym miejscu, poczucia bycia w pełni, tak? Burns nawet mówił o tym, że zarządzanie transformacyjne pozwala nam wejść na ten najwyższy poziom, czyli na takie poczucie pełni, poczucie spełnienia w życiu po prostu. Ja tutaj specjalnie troszeczkę Burnsa zatrzymałam, ta krecha to jest moja własna inicjatywa, tylko dlatego, że mam poczucie, że to może być niebezpieczne, tak, takie utożsamianie pracy czy organizacji z taką dużą pełnią. No jednak mamy jeszcze życie prywatne, jednak mamy jeszcze jakieś tam pasje i one zgodnie z definicją Maslowa i z tą piramidą, której używa Burns, no jednak też wpływają na to, czy my to poczucie pełni tutaj będziemy mieli, ale na pewno zarządzanie i zarządzanie transformacyjne daje nam możliwość dostępu, możliwość wskoczenia tam o ten poziom wyżej i po prostu otwiera nam jakieś drzwi, którymi możemy do tego poczucia pełni podejść. Co mnie zachwyciło w tej książce? Zarządzanie transakcyjne to jest to zarządzanie, tak jak mówiliśmy, które właśnie oferuje nam konkrety, zarządzanie przez cele, jak to wprowadzić, jakimi metodami, jakimi krokami, jak dobrze ustawić premię w firmie i tak dalej, i tak dalej. I ono w związku z tym jest bardzo atrakcyjne dla bardzo wielu osób, bo dostajemy gotowce. Natomiast w przypadku zarządzania transformacyjnego takich gotowców jest bardzo niewiele, nie ma ich, nawet ciężko jakoś to złapać, nie? Tam zaczynamy mówić trochę o inteligencji emocjonalnej, trochę Ledoux mówi o wczuciu czy takim wyczuciu, tylko właśnie pytanie, co to jest? To jest tak nienamacalne, że dla wielu ludzi po prostu jest jakąś, nie wiem, magią, czymś takim nie do końca uchwytnym.
Natomiast to, co robi Seal, to on stara się właśnie to nienamacalne też uchwycić i też dać pewne narzędzia i pewne metody, które w efekcie są metodami na tyle zamkniętymi, że jesteśmy w stanie je zrozumieć i iść krok po kroku, i na tyle otwartymi, że to nie są gotowce, które bardzo łatwo spatologizować, mówiąc po prostu. I teraz na czym opiera się w ogóle ta książka? Benz wychodzi od bardzo twardych elementów, bo od fizyki kwantowej. I to jest cytat, ten, który teraz tutaj widzicie, kiedy zmieniasz sposób, w jaki patrzysz na rzeczy, rzeczy, na które patrzysz, zmieniają się. To jest cytat właśnie z autora, czy odkrywcy kwantów, noblisty Maxa Plancka. I jakby ten element, że energia przepływająca między kwantami powoduje, że one się zmieniają na podstawie bardzo tych malutkich kwantowych właśnie cząsteczek, została już udowodniona, tak, w fizyce, i teraz Seal to przenosi na zarządzanie i na to, jak my między sobą też funkcjonujemy w firmach. Na podstawie fizyki kwantowej właśnie, ona jest bardzo, żeby się nie przestraszyć, ona jest bardzo w książce opisana tak prosto, dosłownie tam jest jeden krótki rozdział na ten temat, więc nie musimy znać fizyki kwantowej, żeby tą książkę przeczytać i zrozumieć. Natomiast Seal wyróżnia trzy zasady. Pierwsza zasada mówi o tym, że wszystko jest energią w ruchu, częścią większego procesu rozwoju. Forma podąża za energią. Czyli pierwsze zdanie jest dosyć jasno zrozumiałe. Wszystko, co nas spotyka, skądś się wzięło, do czegoś zmierza, będzie miało jakieś konsekwencje. To, co jest zmianą w pewnym sensie, to jest to, co musimy zrozumieć, czytając książkę Seala, że energia podąża, forma podąża za energią, czyli to, jaką my energię przyłożymy do danej sytuacji, to tak, taką formę uzyskamy. Jeżeli to będzie energia agresywna, uzyskamy inną formę. Jeżeli to będzie energia spokoju i opanowania, uzyskamy jeszcze inną formę. Zasada druga, moja ulubiona. Energia nie może zostać ani stworzona, ani zniszczona. Może być tylko przekształcona. Ta zasada ma nas nauczyć tego, że nie ma co walczyć z sytuacją. Bo sytuacja jest taka, jaka jest, to, co nas spotkało, to już jest niezmienialne. Nie możemy tego wycofać, nie możemy tego zniszczyć, ani nie możemy stworzyć czegoś nowego. Możemy tylko korzystać na tym, co już w tej chwili nas otacza, jakich mamy wokół ludzi, jakie mamy idee, jakie znamy idee, do jakich mamy dostęp i tak dalej. I możemy przekształcać to, co nas spotyka, ale nie powinniśmy z tym walczyć. I zasada trzecia. Świat zbudowany jest na matrycy relacji. To są relacje między ludźmi, relacje między ideami, relacje między rzeczami i to wszystko, co nas otacza, możemy oczywiście wykorzystywać do zmiany tej sytuacji, która nas spotkała. I takie konkretne narzędzie chciałabym Wam jeszcze przedstawić dla zachęty. Seal, ponieważ ta książka jest zbudowana z metod, z ćwiczeń i z narzędzi. Po krótkim wstępie teoretycznym od razu przechodzimy do różnego rodzaju ćwiczeń właśnie. I takie krótkie narzędzie na zachętę. Seal mówi o, pokazuje, jak analizować sytuację. I on mówi o tym, że każda sytuacja zaczyna się od poziomu dramatu. To jest taki dramat rozumiany troszeczkę w antyczny sposób, czyli coś się wydarza, jakaś sytuacja ma miejsce, jakieś wydarzenie. I ta sytuacja zazwyczaj powoduje, że mamy w pierwszym momencie reakcję emocjonalną. Jeżeli się zapętlimy na tym poziomie, jeżeli będziemy tylko na tym poziomie żyli, to są tacy ludzie, którzy biegają od pożaru do pożaru, którzy pytają, czemu mnie to ciągle spotyka, dlaczego w kółko powtarzają się te same sytuacje, dlaczego ci wszyscy ludzie dookoła nie potrafią zrozumieć, jak powinniśmy funkcjonować. I najlepiej jeszcze, kto jest temu winien, nie? Jeżeli chcemy pójść poziom dalej, to idziemy do poziomu sytuacji. I tutaj, na poziomie sytuacji, tutaj nam się pojawiają wszystkie metody zarządzania transakcyjnego właśnie, czyli tego starego w cudzysłowie, cały czas funkcjonującego.
Na tym poziomie analizujemy, co się właściwie stało i poszukujemy rozwiązań. Uczymy się tego w szkole, uczymy się jak zareagować, jakie metody przyłożyć do sytuacji, jak rozplanować projekt, jak zarządzić kryzysowo i tak dalej, jakimi krokami. Natomiast pozostając na tym poziomie, jesteśmy cały czas w poziomie planowania, poprawiania, kontrolowania i na poziomie tego, że staramy się czemuś w kółko zaradzić. Staramy się zaradzić tej sytuacji, która nas spotkała, kłopotom, które nam się pojawiły, problemom, które wyskoczyły, awariom, które zgłasza klient i tak dalej. Czyli w kółko zapętlamy się w tym, co można zrobić lepiej, jak najszybciej tą sytuację pokonać. FIL proponuje przejście do kolejnego poziomu, do poziomu wyboru. I na tym poziomie idziemy już w kierunku refleksji i świadomości, uruchamiamy refleksję i świadomość. Tutaj zadajemy sobie pytanie, kim ja chcę w tej sytuacji być? Czy ja chcę być osobą, która tylko biega od pożaru do pożaru i gasi te kolejne elementy? Czasami to jest ok, no bo musimy ugasić jakiś pożar, który nam się pojawił, tylko pytanie, czy chcemy tak robić zawsze? Czy ja chcę być osobą, która w kółko się zatrzymuje na analizie, sprawdza, poprawia, kontroluje, weryfikuje i ulepsza? Czy ja chcę może być kimś innym, na przykład mentorem, nauczycielem? Czy ja chcę może być innowatorem? Jaką postawę chcę przyjąć? Czy ja chcę kreować postawę czy własny wizerunek taki, w którym jestem tym właśnie zaradzaczem wszystkiemu, co się w firmie dzieje? Czy ja chcę być na przykład nauczycielem, który pokazuje, jak coś można zmodyfikować? Czy ja chcę być agresywnym człowiekiem, czy ja chcę być człowiekiem, który daje poczucie spokoju i opanowania w sytuacji? I tu już by się wydawało, że jest trudno, a z kolei SIL proponuje jeszcze jedną rzecz. Mówi o poziomie możliwości i na tym poziomie z kolei on pisze o takim spokojnym wsłuchaniu się w to, co okoliczności, które mnie spotykają, chcą mi powiedzieć o mojej firmie, o tym, jak ona wygląda, o tym, czego chcą moi klienci, o tym, czego chcą moi pracownicy, o tym, jak możemy wykorzystać to wszystko, co się w tej chwili dzieje. Co tak naprawdę chce się zmienić? W jaki sposób, w którym kierunku to wszystko idzie? I ta cała książka SIL-a polega na tym, aby nauczyć się coraz bardziej, coraz lepiej, coraz bardziej skomplikowanymi narzędziami poruszać po tych dwóch poziomach i odpowiadać sobie na te dwa kluczowe pytania, czyli co chce się wydarzyć w mojej firmie, w moim życiu, w moim zespole, co chce się zmienić. I dzięki temu, że odpowiemy sobie na te pytania, możemy przeskoczyć z powrotem do poziomu wyboru. Skoro ja już wiem, co chce się wydarzyć, co chce się zmienić, wiem, jaka ta sytuacja jest, to kim ja chcę w tej sytuacji być, jaką rolę ja chcę odegrać. Czy chcę zarządzać tą sytuacją, czy chcę jej przewodzić, czy chcę ją komuś oddać i tak dalej. I dopiero wtedy mogę stwierdzić, jaki robię pierwszy krok, czyli wracam do poziomu sytuacji. SIL też bardzo często, on gdzieś tutaj chyba, nie, wyrzuciłam ten cytat, on mówił o takim zarządzaniu, które jest oparte na nieraz zrobieniu pierwszego kroku po to, żeby zobaczyć, jakie konsekwencje ten pierwszy krok spowoduje, bo zarządzający czy lider to nie jest ta osoba, która z góry ma plan na wszystko i wie, jak to po kolei wykonać, tylko zarządzający to jest ta osoba, która nie boi się zrobić ten pierwszy krok, po to, żeby zobaczyć, jakie to efekty przyniesie, jaka znowuż się energia pokaże i zmodyfikować, czy zrobić, na tej podstawie wyciągnąć wnioski do zrobienia kolejnego kroku. I dziękuję. Mam nadzieję, że się nie to zgadałam. Zmieściłam się w 15 minutach? Ja bym cię słuchał jeszcze pół godziny. Sesja pytań. Ja wam przedstawiłam pierwsze 30 stron tej książki, a ona ma jeszcze dużo, dużo, także zapraszam do czytania, naprawdę. Mi ona otworzyła oczy. Mnie zachęciłaś.
Już wrzuciłem do koszyka. To się bardzo cieszę, można tak kupować. Nie sprzedaję, ja nie mam w tym interesu, także kupujcie. Nawet nie podejrzewam. Gdzieś tam te pierwsze etapy mi się skojarzyły właśnie z takimi prostszymi książkami, nie wiem, o współodpowiedzialności, odpowiedzialności, o iluś tam różnych rzeczach, czy też o samooszukiwaniu się, że właśnie jesteśmy na tym pierwszej fazie dramatu i szukamy winnych dookoła, nie? I nic od nas nie zależy. I tamte książki uczą przechodzić na ten drugi poziom, czyli na poziom, okej, to ja mam wpływ i chcę coś z tym zrobić, nie? A tu bardzo fajnie, że mamy dwa kolejne poziomy, bo często my robimy, czy wskakujemy, a później jesteśmy tak zapracowani, że różne ważne rzeczy nam umykają. Nie wiem, czy oglądacie Koronę, serial o królowej brytyjskiej. Tak. Było, jak Margaret Thatcher przyjechała do niej i tam żywali się w rządzie, w Anglii, a królowa nie, no to gdzieś tam premierzy przychodzą, odchodzą, kryzysy przychodzą, odchodzą. Zupełnie inna perspektywa, nie? Myślę, że też ten, wiesz co, bo to stare zarządzanie, ono nas uczy bycia cały czas w działaniu, nie? Ona nas uczy bycia cały czas tym, że ty masz jako, nie wiem, menedżer, lider czy ktoś odpowiedzialny cały czas reagować. I najlepiej jeszcze znać wszystkie metody, sposoby, pigułki na to, co zrobić w tej sytuacji. Jeżeli nie znasz, to być może nawet nie jesteś dobrym menedżerem czy dobrym specjalistą w swoim fachu, nie? A tutaj mówimy o tym, że nie, ty masz się uczyć wsłuchiwać w tą sytuację, która się dzieje, w tych ludzi, z którymi ty pracujesz, nie? I pracować na tej energii, która cię otacza. Lena, ja bardzo dziękuję. W ogóle nie spodziewałam się, bo książka rzeczywiście u mnie jakąś chwilę leży już na półce, natomiast czuję się bardzo zachęcona, żeby ją przeczytać, przesunąć w kolejce. Natomiast bardzo, bardzo się czuję zachęcona do tego, żeby zajrzeć i to jest w ogóle świetna wiedza. Bardzo mi się spodobał ten cytat na koniec, który dałaś. Bardzo cieszę się, że go wyciągnęłaś, bo tak sobie właśnie myślę, jak mówiliście właśnie teraz przed chwilą o tym starym zarządzaniu, no to mi się ono kojarzy rzeczywiście z jakąś taką wiedzą, tak? Wiedzą tajemną, która tam była zarezerwowana dla menedżerów, którzy wiedzą, co należy zrobić, jak zaplanować i w ogóle gdzieś pomijało pracownika, tak? No bo to jakby menedżer za wszystko gdzieś tam odpowiadał. Natomiast to mi się dosyć mocno kojarzy też właśnie z takim doświadczaniem, po prostu zrobienie tego pierwszego kroku to jest po prostu na zasadzie takiej, że doświadczamy wszyscy razem i jak jesteśmy ze sobą w kontakcie, to możemy odnieść się do tego doświadczenia, nie? Czyli w ten sposób też tą energię rozpoznawać tak naprawdę, nie? Także ja to bardzo mocno kupuję, także super, dzięki wielkie. Dzięki, ja też myślę, że świetnie to ujęłaś, że właśnie o to chodzi, że wiesz co, ja też mam takie poczucie, im bardziej jestem w firmach czy w zarządzaniu, że czasami nie chodzi o to, żeby wiedzieć, nie? Czasami chodzi po prostu o to, żeby zrobić ten pierwszy krok i okej, to pomyślmy nad tym, co możemy zrobić razem dalej, nie? Mhm. Tym bardziej, że sytuacje, jak też życie pokazuje, sytuacje naprawdę potrafią mieć różne konsekwencje i nie jesteśmy w stanie wymyśleć, nie? Że trzeba najpierw to zrobić bez założeń, a dopiero później się temu przyjrzeć. No. Fajnie. A czy ty tą książkę przeczytałaś całą, czy jesteś dopiero po tych 30 stronach? Wiesz co, jeszcze jestem tak, zostało mi ostatnie 50, powiem ci szczerze. A ty jesteś dalej, dobra. No. Bo chciałem zapytać, mówiłaś o tym jakby takim ujęciu niematerialnym, takim duchowym podejściu. No. Trudno się jakby tego, co w psychologii jakby widzę z tego typu w ogóle myśleniem, jest taka, że wiele osób, czy coraz więcej osób wierzy, że to wszystko, o czym powiedziałaś, jest prawdą, natomiast nie da się tego w żaden sposób skwantyfikować, nie ma narzędzi, żeby to zmierzyć
nie ma narzędzi, żeby badać efektywność, tak. żeby oceniać, czy idziemy dobrze, czy idziemy źle. Być może te narzędzia jakby w ogóle nie są potrzebne, to jest osobna kwestia, nie? Ale jakby, czy ta książka daje jakąś odpowiedź, jak zestawić to wszystko, o czym powiedziałaś, z tym takim światem, no jednak materialnym, to znaczy z jednej strony poruszamy się gdzieś tam w sferze duchowości, z drugiej strony dotykamy wszystkiego, co tutaj jest, stykamy się z fizycznie funkcjonującymi firmami, budżet musi się spinać, jakieś tam pieniądze na konto muszą wpłynąć, bo za coś trzeba żyć, jakby to jest ta trudność, którą, to takie pytanie, na które ja też poszukuję od jakiegoś czasu odpowiedzi, to znaczy jak te dwa światy ze sobą łączyć, to znaczy jak łączyć to, o czym ty powiedziałaś, z tą taką fizyczną rzeczywistością, w której de facto na co dzień funkcjonujemy. To wiesz co, ja myślę, Paweł, że otwierasz dyskusję teraz tak naprawdę szeroką. Ja ci mogę powiedzieć, jaki ja mam na to punkt widzenia. To znaczy zarządzanie transformacyjne, ono nie zaprzecza tym wszystkim narzędziom, które są, które mamy, które funkcjonują, nie? Żeby ich używać. Tylko ja zawsze mówię, że możemy używać narzędzia na dwa sposoby. Nie? Możemy nożem pokroić, nie wiem, składniki i zrobić dobry obiad, a możemy kogoś zabić, nie? Więc pytanie jest takie, co zrobimy z tym narzędziem, które nam się pojawiło? Ja mam takie poczucie, że raczej te książki transformującego zarządzania, one uczą, jak tego narzędzia użyć, żeby nikogoś nie zabić, nie? To jest takie moje poczucie. Czy jak to zrobić dobrze i nie wiem, czy transformacyjne zarządzanie jest właśnie znane od lat 70. Do dzisiaj jest nieuczone na żadnych uczelniach, nie mamy w ogóle żadnych informacji przekazywanych do osób, które się uczą zarządzania na ten temat, ewentualnie się o tym wspomina, że jest coś takiego. I właśnie nie będziemy się jeszcze długo pewnie uczyć na uczelniach, dopóki się uczelnie pewnie nie zmienią, bo nie ma badań naukowych, bo nie ma czegoś, co by nam właśnie pokazało, słuchajcie, to działa, to jest złożone z części ABCD i te części ABCD teraz one są pomierzone, my je możemy jeszcze sprawdzić i na końcu dać wam receptę, jak wszystko należy zrobić, nie? Ja właśnie mam poczucie, że i nie wiem, czy to kiedykolwiek będzie możliwe, bo właśnie w tym transformacyjnym zarządzaniu chodzi o to, że poruszamy się po bardzo nieuchwytnych przestrzeniach, nie? I jakbyśmy je zaczęli wkładać w te karby różnych kwantyfikatorów, wskaźników i tak dalej, to byśmy zaprzeczyli samej idei tego transformacyjnego zarządzania. Więc obawiam się, że pewnie nigdy nie będzie to takie stuprocentowo mierzalne, nie? Ale używając dobrze narzędzi, które już znamy i dokładając do tego transformacyjne elementy, i tak na końcu widzimy wynik finansowy, widzimy jakiś tam pomiar efektywności, który założyliśmy, nie? Pytanie, czy on jest wtedy lepszy od tego, który był przy starym zarządzaniu, czy on jest, czy daje nam lepsze efekty? Na pewno to, co ja mogę ze swojego doświadczenia powiedzieć, to daje nam bardziej zadowolonych ludzi, nie? Ja mogę powiedzieć, że w środowisku akademickim zarządzanie turkusowe i inne metafory służące właśnie podniesieniu świadomości są postrzegane jak stare kotlety, tak? To już było tam jeszcze kiedyś, dawno. I mam wrażenie, że takie solidne badania, przede wszystkim badania naukowe, tylko by się przysłużyły i chyba przez jakiś czas były zaniedbywane właśnie. Nie widziano sensu, po prostu to działa, tak, ale nie widziano sensu, żeby to w jakiś sposób skonceptualizować, a później zbudować na tym jakieś modele. Ja przyznam się, że ja poznałem Lenę Pilecką właśnie w ten sposób. Lena prowadzi, ja wam tutaj przekazuję link, Lena prowadzi takie badania, o tutaj, o. Jeżeli możecie w swoich organizacjach czy przesłać dalej te linki do tych badań i zapoznać się z badaniami Leny Pileckiej, która analizuje organizacje, to będzie bardzo dobrze.
bo właśnie dziękujemy Ci w imieniu wszystkich menadżerów świata, łączcie się, nie? Czujemy, że badania mogłyby tylko, nie tylko spopularyzować, ale dać taką mocniejszą legitymację dla takich działań. Co Wy o tym myślicie? Czy ja się zastanawiam, czy to nie jest też trochę tak, że same badania też podejście do zbadania tego, zastanawiam się, czy to jest też dobry kierunek, znaczy zbadać trzeba, ale chodzi o kierunek. I teraz jak wspomniałaś, Lena, o tym, że na pewno wiadomo, że zadowolenie pracowników jest dużo wyższe, więc zastanawiam się, czy tak pośrednio pomiędzy tym, że rzeczywiście dużą większą wartość wnoszą zadowoleni pracownicy, czy to nie jest metoda na to, żeby udowodnić, że to działa. Tak, czyli nie te stare wskaźniki, tylko, tylko właśnie pośrednio wskazanie tej wartości, że zazwyczaj dotychczas koncentrowaliśmy się na wartości biznesowej, na konkretnych, nie wiem, zarobionych pieniądzach, na tym wszystkim, co jest policzalne. Natomiast tutaj, jeżeli wykaże się, że zadowolony pracownik wnosi co najmniej tyle samo, a może nawet i więcej, i że to się przekuwa, to być może wtedy też jest to jakiś tam kierunek badań. No, myślę, że bardzo fajny sposób myślenia, nie? Zanim, Lenko, jeszcze mogę wejść w słowo. Proszę bardzo. Wydaje mi się, że większość badań jest cały czas w myśl paradygmatu związanego ze strategią, to znaczy badaniem tego, co będzie. No, a powiedzmy sobie szczerze, to, co będzie, to są na razie afirmacje, to, co było, to już nie, też nie istnieje. Istnieje to, co jest teraz i takie badanie. Ja pokusiłem się sprawdzić pytania, które ma w swoim badaniu Lena. I Lena pyta o to tu i teraz. I to jest właśnie ta istotna zmiana perspektywy. Co się, na przykład, co się dzieje tu i teraz? Teraz jest model biznesu, tak? Strategia to jest kwestia przyszłości, tak? To jest to co firma chce, tak? A badanie modelu biznesu, badanie klimatu organizacyjnego, tak? To są takie badania tu i teraz. I na pewno nawet bym powiedział, to może mieć znaczenie w budowaniu pytań, tak? No bo jeżeli ja buduję pytanie typu, co myślisz o spóźnianiu się, tak? No to napiszę, co myślę o spóźnianiu? No nie, to jest nagane. No lubię. Tak. Albo lubię, tak, właśnie to jest to, nie? Natomiast jak ktoś pyta, ile razy w tamtym tygodniu spóźniłem się, to jakby badam miękkie rzeczy przez twarde wymiary. To się da zrobić, nie? Znaczy, wiecie co, ja powiem wam szczerze, bo to też, jak tutaj już Piotr wyreklamował te badania, ja też na przykład miałam problem, jeżeli ktoś się z was pokusi o wypełnienie tej ankiety, to zobaczycie, my nie mamy nawet narzędzi naukowych, które pozwalają badać ten inny sposób myślenia, nie? Bo my się cały czas odnosimy do zarządzania, do struktury, do podwładnych, do, nie wiem, takich... do tego wszystkiego, co nam skutku się kojarzy z tym starym... Skutku tak. I przyczyny. Ale nawet nomenklatura jest nie taka, nie? Często badając osoby, które są takie mocno już w turkusie, one mówią, ale ja nie jestem menedżerem, ale ja nie mam podwładnych, nie? I potem sobie tłumaczymy, że okej, wiem, nie? Muszę to tłumaczyć. Tutaj chodzi o to, że nie mamy po prostu narzędzia i że proszę o przekalibrowanie sobie tego nazewnictwa. Bo musielibyśmy stworzyć nowe narzędzia, które są znormalizowane, nie? Które mają tam te wszystkie statystyczne odpowiedniki, żeby w ogóle zacząć badać to transformacyjne zarządzanie. Nie ma takich narzędzi, nie ma badań, nie ma nic. Kupa roboty do wykonania. Najpierw jednak trzeba zbadać, co jest. No. Czy jeszcze ktoś jakieś ma komentarze ciekawe, coś chciałby powiedzieć? Może przyszła wam na myśl jakaś książka, bo jeszcze jedną książkę chcieliśmy zarekomendować na koniec. Znaczy ja mam na myśli jakąś książkę, ale nie muszę tego zrobić. Czy ktoś chciałby coś jeszcze zarekomendować, jakiś ma wniosek?
Ja mam taka dziwna rzecz mi się nasunęła. A propos tego, co mówiliście i to, co wszystko tutaj pani Lena tak pięknie powiedziała, że nie wiem, tak przewrotnie tak się zastanawiałam, czy każda metoda potrzebuje narzędzi, czy czasami wkładając to w narzędzia, paradoksalnie nie zauważamy tego, bo wkładamy to w jakieś ramy. I nie chcę, żeby to zabrzmiało filozoficznie, ale no, nie wszystko da się nazwać przez to, że nie jest nazwane, czy jakby zmierzone, wcale nie znaczy, że jest gorsze albo słabsze od tego zmierzonego, nie? No, ja też się zgadzam, mam dokładnie takie samo wrażenie, bo na przykład to nieszczęsne MBO, zarządzanie przez cele, ja mam poczucie, że dałoby się je dobrze zrobić. Natomiast jak często to jest w filmach po prostu ten kij, marchewka, ta premia na koniec, nie? I wskaźniki, które trzeba osiągnąć nie wiadomo do końca po co i czasami bez sensu. Albo sprzedaż, którą sprzedajemy tylko dlatego, żeby osiągnąć ten wskaźnik i dostać tą premię, a nie dlatego, żeby zadowolić klienta czy zrobić dobrą robotę w usłudze, nie? Więc też mam poczucie, że czasami narzędzie może skrzywdzić. Czy ujmując coś, co w narzędzie możemy skrzywdzić ideę, nie? Ja myślę, że być może dzisiaj jeszcze nie mamy dobrej odpowiedzi na to, bo ja bym też nie kojarzył narzędzia koniecznie z czymś, co daje wynik liczbowy. W sensie tym narzędziem może być coś, co dzisiaj nie mamy słów, żeby to dobrze opisać. A dzieją się pewne rzeczy, każdy z nas doświadczył czegoś nieraz w życiu, chociażby prostych rzeczy typu jakieś emocje czy uczucia, których nie da się wyrazić w liczbie, nie da się opisać. A wiemy, że istnieją, bo ich dotknęliśmy w jakiś sposób. Więc może, myślałem, że może ta książka trochę na to pytanie gdzieś tam odpowiada albo gdzieś idzie w tą stronę. Jak szukać pomysłów na te narzędzia, jakby, ale w takim rozumieniu nie, zupełnie niekonwencjonalnym, nie takim, jak my normalnie rozumiemy narzędzia. Nie czegoś, co jest odpowiedzią na pytania i przelicza się na jakieś liczby, tylko nawet czegoś, co jest takie bardzo, bardzo, nie chcę powiedzieć uznaniowe, bo to jest złe słowo, ale no rozumiecie, o co chodzi, tak? Takie odczuciowe. Czasami się z kimś rozmawia, czujemy, że jest flow, nie potrafilibyśmy tego powiedzieć dlaczego, ale nam się po prostu z kimś dobrze gada. A czasami po prostu niby jest wszystko okej, ale czuć, że nie ma chemii i coś jest nie tak. Nie wiemy dlaczego, nie potrafimy tego opisać. Jakby ktoś kazał to zmierzyć, to nie wiemy jak, ale czujemy, że coś jest nie tak. I zastanawiam się, czy rozumiem, że książka jakby nie kierunkuje też w żaden sposób, nie daje odpowiedzi, w jaki sposób tego szukać. Bo myślę tu na przykład o jakichś treningach takich, wiecie, samoświadomości, treningach medytacyjnych, jakichś tego typu rozwiązaniach, które by może gdzieś nas przybliżały w tą stronę tego, jak się w tej materii poruszać. Okej, wiesz co, Paweł, nie wiem, czy dobrze będę rozumiała twoje pytanie po prostu, ale to, co ta książka daje, to ona jest właśnie pełna różnego rodzaju narzędzi, pytań takich do zastanowienia się, ćwiczeń do wykonania, czy właśnie takiego, jak pokazywałam, takiego sposobu przechodzenia przez sytuację. Tylko że zobacz, że na przykład ten sposób przechodzenia przez sytuację na tych dwóch ostatnich, na pierwszym poziomie, okej, jest dramat, są emocje, gasimy pożar, jest efekt ugaszony pożar, nie? Na tym drugim poziomie mamy poziom sytuacji, czyli bierzemy jakieś narzędzie, rozwiązujemy problem, mamy efekt, przyłożyliśmy narzędzie, problem rozwiązany, nie? Skontrolowaliśmy coś, poprawiliśmy 10 elementów. Ale już na tym trzecim i czwartym poziomie, czyli na poziomie możliwości i poziomie wyboru, tam zadajemy sobie pewne pytania, zastanawiamy się nad pewnymi rzeczami i właśnie otwieramy się na pewne możliwości, ale trudno by to było pewnie jakoś zmierzyć, nie? I dla mnie właśnie to jest fajne w tej książce, że ona łączy metody i takie twarde, przechodzenie, ustrukturyzowanie sytuacji na czterech poziomach na przykład, ale nie daje gotowej odpowiedzi, jak ty masz przejść przez ten poziom możliwości. To już zależy od ciebie. Ty musisz sobie zadać odpowiednie pytania, które też w tej książce się znajdują i ona uczy, jak jeszcze lepiej przez nie przechodzić, ale nie będziesz miał konkretnego
konkretnego narzędzia, jak na przykład właśnie przy tym MBO, skoro się dzisiaj już przyczepiłam do tego, to polecę, że zrób pierwszy krok, drugi, trzeci, czwarty, cztery tabele i nie wiem, i jak to wprowadzić w zespole, nie? Tego nie będzie. Nie, to jakby odpowiedziałaś na moje pytanie, bo dokładnie nad tym się zastanawiałem i tym, co teraz powiedziałaś, mnie przekonałaś, że muszę po tą książkę sięgnąć, bo właśnie prawdopodobnie to, co opowiedziałaś w tej chwili, to jest jakaś próba czegoś, co ja powiedzmy nazywam narzędziem, ale takim właśnie, takim znaczeniu, o którym mówiłem wcześniej. No. A ja, słuchajcie, jeszcze taki wrzucę kamyczek, bo dzisiaj siedziałam, nie wiem, czy mogę, jak powiem Scrum Guide, to wszyscy będą wiedzieli, o czym mówię, czy nie, o przewodniku po Scrumie. To dzisiaj, słuchajcie, siedziałam, no bo teraz była aktualizacja niedawno i tam trafiłam na takie przecudowne zdanie i mam je nawet pod ręką, wrzucę je na czacie, bo ono, mam takie poczucie, że jest trochę odpowiedzią na to, o czym mówimy. Czyli tam są pewne ramy, które po prostu pomagają przenosić, jakby pomagają ludziom przenosić się z jednego miejsca w drugie, ale kompletnie nie określa, w jaki sposób mają to zrobić, nie? Czyli z tego innego, jakby są jakieś punkty, czyli tak jak tutaj było też, jak pokazałaś na prezentacji, że rzeczywiście jakieś, szczególnie te dwa ostatnie, tak, że jest ten punkt i ten, natomiast to trochę pokrywa się z tym, co powiedziałaś wcześniej, że jakby nie ma tutaj instrukcji, jak to zrobić, nie? Pomiędzy tymi punktami. A to ten, wiesz co, ja też takie mam poczucie, przyszła mi teraz taka myśl do głowy, czy my przypadkiem nie wchodzimy teraz właśnie w ostatnim czasie w etap łączenia? Bo Agile też przecież zmienił swój manifest, nie? Idzie w kierunku tego servant leadershipu, nie? I czyli nie polaryzujemy już, tylko zaczynamy łączyć i wykorzystywać to, co dobre jest w obu elementach, i w tym starym, i w tym nowym, nie? Tak mi przyszło do głowy teraz. Super. No to łączenie jest super. To jest cenna uwaga, to co Ula wkleiłaś. Wydaje mi się tylko, że to nie jest specyficzne dla nowego Scruma. Scrum chyba od zawsze jakby kładł nacisk na to, że nie podawał żadnych konkretnych narzędzi, nie mówił, co robić, czego nie robić, tylko był, jak sami zresztą piszą, frameworkiem, który to opisuje, natomiast jak rozumiem, przesunęli środek ciężkości, tak, na te interakcje. Tak, bo ja mam też takie poczucie, natomiast nie chciałabym otwierać dyskusji na temat właśnie Scrum Guide'a i Scruma, natomiast mam takie właśnie poczucie, że nawet jak, tak jak powiedziałeś, że nie kładł nacisku, ale słów było za dużo i to powodowało, że ludzie jakby mamy tendencję do interpretacji i do przypisywania znaczeń różnych rzeczy, nie? Więc trzeba to tym językiem takim, którego jeszcze nie znamy, to po prostu opisać, nie? Nad sencem i aranżacją pochlaliśmy się. Kto chleje? Przepraszam. Musiałam to powiedzieć. Jest grafik. Ale fajnie wyszło. Głodnemu chleb na myśli, widzisz. Trochę mi się te narzędzia tak trochę kojarzą z myśleniem systemowym i książka przypomniała mi się Petera Senge, jak już nie pamiętam, piąta dyscyplina, czy coś w tym stylu. I tam też były właśnie takie że rzeczy, które tak na pierwszy rzut oka właśnie niemierzalne, jednak da się w jakieś systemy ułożyć, jakieś takie zauważyć, wspólne objawy, nie? Czy wspólne zasady. Bo generalnie nawet w tym turkusie to jest tak, że ja mam wrażenie, że nawet w danych organizacjach ile ludzi, tyle punktów widzenia i tyle spojrzeń na to, nie? I jedni mogą myśleć, że firma działa tak, a inni myślą, obserwują te same rzeczy i myślą, że firma działa tak. Albo obserwują w ogóle inne różne rzeczy. Myśmy, zresztą było,
Było na turkusowych śniadaniach, było o tych narzędziach value match. Kurczę, teraz to mi z głowy wyleciało. Konrad Olesiewiczu opowiadał w kilku różnych miastach, bo na pewno we Wrocławiu, a wydaje mi się też w Warszawie. I ostatnio mieliśmy okazję się bawić tym w zespole takim zarządzającym, u nas 6 osób. I żeśmy się my synchronizowali, jak patrzymy na firmy, nie? I bardzo różnie żeśmy oceniali, choćby poprzez pryzmat różnych rzeczy. Wydaje mi się, że te badania są choćby nawet do tego potrzebne, żeby jednak uzyskać jakiś tam w miarę obiektywny obraz, nie jakąś tam czarną magię w tym sensie, że z każdej strony to inaczej wygląda, tylko jednak pewien wspólny obraz, spójny i rezultat. Ja miałem podobne skojarzenie jak Daniel, właśnie jak tak słuchałem o tej książce, że myślenie systemowe jest właśnie czymś, co trochę to łączy. Jednocześnie z drugiej strony, jak była jakby ten czwarty poziom akcji, to miałem skojarzenia z kolei z porozumieniem bez przemocy i z tym, żeby dochodzić do tych, jakie ktoś ma potrzeby, tak, żeby tak naprawdę w pełni się właśnie wsłuchać i dopiero wtedy wiedzieć tak naprawdę, o co tak naprawdę chodzi, jaki jest problem. Wracając tylko do myślenia systemowego, tak, jako że mówimy o książkach, to w sumie wrzucę link do książki, która właśnie w tym roku w Polsce została wydana po raz pierwszy. I tak może trochę ją zachwalając. Tam tak naprawdę czytam ją dopiero od niedawna, więc jestem na początku. A została napisana w 1993, w takiej pierwszej wersji. Przez wiele lat krążyła jako manuskrypt. W 2001 autorka zmarła, ale 6 lat później sobie podjął decyzję, żeby tam książkę jednak wydać po angielsku i po 13 latach w końcu pojawiła się w Polsce. No, ostatnio krążyła, już miałem ją prawie rzuconą i wrzuconą do koszyka. Nie pamiętam jak to, ale właśnie mnie interesowała. Ja niestety nałogowo kupuję książki, później nie mam czasu ich czytać, więc... Tak, witamy wszyscy w klubie pewnie. Staram się powstrzymywać czasami. Tak w ten sposób przegapiłem książkę Pracować inaczej. Ja ją przeczytam dopiero rok po tym, jak się zastanawiałem, czy jej nie kupić. To ja pewnie właśnie wrzucę myślenie systemowe do koszyka. Bo z kolei tego też nie czytałam jeszcze. I będę miała ten sam problem, co ty, Daniel, czyli będzie siedziało na półce. Zostało nam 9 minut. Zapytam, z czym wychodzicie dzisiaj. Poleciliśmy sobie 3 książki tutaj na padlecie, na tej tablicy. Zaistniały 3 książki. Książka, którą chciałem dzisiaj omówić, Gestalt w organizacji. Fantastyczna rzecz. Przeczytałem już 25% i tyle chciałem omówić. Czytam dalej. Teraz już studiuję nawet. Pojawiła się książka Myślenie systemowe. I pojawiła się książka. Ja myślałem, Elena, że skoro ty ją masz, to ja już nie muszę kupować. Nie? Dobrze, że mi uświadomiłaś, że książka jest kompletna. To znaczy, że poza koncepcjami znajdują się też tam, jakby to powiedzieć, aplikacje tych. Mhm. I tak mam takie wrażenie, że właśnie chyba najlepiej oddaje organizację takie myślenie, gdy łączymy te paradygmaty. Z jednej strony na pewno paradygmat systemowy, gdzie jest ta przyczyna i skutek, ale także ten inny paradygmat, tak, alternatywny, gdzie tą rzeczywistość kreujemy na bieżąco. Tak? Każdy ma swoją organizację, swoją rzeczywistość, swój pogląd, swoją percepcję i od poziomu świadomości zależy, na ile możemy się w tą organizację upiększyć, ulepszyć, a przede wszystkim zrozumieć ją, nie? Bo jak już rozumiemy, co się wokół nas dzieje, no to wtedy nie biegniemy, żeby palić
nie biegniemy, żeby niszczyć, wyrywać drzewka, Polak ta, wyrywać drzewka, wszyscy powyrywali, ale teraz pomóżcie przy budowie domu, nie ma nikogo, nie? Powyrywali drzewka, super, przyjechały kontenery, więc tacy my, tacy jesteśmy po prostu. To zapytam, z czym wychodzicie dzisiaj? Martynko, powiedz, z czym dzisiaj wychodzisz? Przepraszam, jeśli mnie źle słychać. Albo cię słychać. Dobrze cię słychać. Dobrze. Lena, ja ci bardzo dziękuję za to, co mogłam wysłuchać. Ja z Leną pracuję na co dzień, więc bardzo często wychodzę z czymś, nawet najprostszej rozmowy. Kiedyś przy kawie, dzisiaj po prostu pewnie przez Zoom. Ale dzisiaj z tego, co powiedziałaś, to chyba największe przemyślenie mam takie, że ta analiza, którą pokazałaś i te strzałki, które potem dałaś, są taką metaforą tego ciągłego uczenia się i poczucia, że to stare zarządzanie często stawiało na szkolenie menadżerów, na powtarzanie, że oni muszą się rozwijać po to, żeby już osiągnąć jakiś próg, nie wiem, dyrektorski, czy jaki byłby tam ten najwyższy, no i wtedy już będą zawsze mieli rację i wtedy trzeba się ich słuchać. A ten styl, ta transformująca obecność, o której mówisz, oznacza tę transformację i to, że czym mądrzejsi mamy być, czym więcej mamy się dowiadywać, tym większą świadomość mieć, że właśnie ciągle należy świadomie, krytycznie podchodzić do podejmowania decyzji. Cały czas zadawać sobie te pytania, które tam gdzieś były na dole, czyli kim chcę być w tym procesie, jaką decyzję chcę podjąć. Także nie wiem, patrzę na to chyba dzisiaj na razie jeszcze szeroko, może musiałabym się w to trochę zagłębić, ale myślę o tym, że kierunek, który wskazuje to, o czym mówisz, jest taki bardzo ambitny, trochę trudny, bo wielu ludzi będzie musiało się trochę cofnąć pewnie w swoich karierach, jeśli będą chcieli iść w tę stronę, ale no ambitny, ciekawy. Dzięki, Martyna. No proszę, śmiało. Rafał, Daniel. Ja się dowiedziałem dzisiaj, że Scrum Gate został zaktualizowany i zacząłem tam szperać, ale jeszcze się nie doszperałem jakichś zmian, co tam zmienili panowie, bo oni już są tam wiekowi, bo tam nawet zdjęcia widziałem 25 lat temu, no bo to rzeczywiście było do czasu temu. No pewnie tak jak normy ISO, nie wiem. Jesteśmy z normami ISO 20 lat, z Scrumem trochę krócej. Pewnie co parę lat trzeba coś tam aktualizować. Zastanawiam się, na ile jakby te zmiany na przykład w Scrum Guide powodują, że powinniśmy zmienić coś w naszych metodach. Tak? Czy to tylko jest taka zmiana, nazwijmy, mniej lub bardziej filozoficzna. Nie? No ale się jeszcze nie dodrążyłem do szczegółów, także dopiero przede mną. Ja przepraszam, mi zaczął dzwonić telefon i okazało się, że na WhatsAppie ktoś dzwoni i wyciszanie tam nie działa, więc musiałem się wyciszyć na mikrofonie. Ja wychodzę z pełnym koszykiem w sklepie. Co prawda widzę, że myślenie systemowe to mam na upolu e-booka zaznaczone, że czekam po prostu na moment, jak jakaś promocja wskoczy, żeby tam kupić. Ja po prostu od jakiegoś czasu, pewnie od 2 lat, czy może już nawet od 3, po prostu kupuję bardziej e-booki niż papierowe, bo moja wielka biblioteka się już powoli kończy, a na Kindle można wziąć książki ze sobą. Natomiast dzisiaj ten, jest tak, że właśnie ja szukałem ostatnio jakiejś takiej książki do poczytania, takiej klasy właśnie wyższej, chociaż nie wiem, czy to wyższa, ale pamiętam, że bardzo duże wrażenie na mnie zrobiła Sapiens Yuvala, jedna i druga. I to są książki, które gdzieś tam pokazały, jakim malutkim ziarenkiem piasku jesteśmy jako Ziemia we wszechświecie. Nie? I tam w ogóle wiele takiego spojrzenia. I szukałem nawet teraz niedawno książek tego roku, jakie one były i tam nie znalazłem może jedną ciekawą, ale bardziej taką
przyziemną, praktyczną, jak to jest Spotify'u i że ktoś tam, to chyba prezes tego, nawet tam była recenzja prezesa Apple'a, że się uczył od Spotify'a pewnych rzeczy. Natomiast tą, no zaraz tam zapłacę, ona przyjdzie papierowa, bo chyba elektronicznej jej nie ma, zresztą zaraz sprawdzę i chyba ją przeczytam faktycznie. A tą, Piotr, tą gestalt w organizacji też, jakbyś mógł powiedzieć o tych 25% parę zdań. To...